sobotę, 7 maja, o godzinie 15:15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie. Nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z Januszem Zaorskim prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa, witamy Pana Prezesa, a dzień dobry. Teraz konkretnie z Januszem Zaorskim. Janusz Zaorski, reżyser, mówią o nim dziecko szczęścia, syn wiceministra kultury w latach 60. do roku 68. Pan Tadeusz Zaorski zajmował się sprawami filmu. Brat aktora Andrzeja, znanego, mąż producentki Polskiego Zoo. Dzisiejszy doradca prezydenta do spraw mediów. Już jako 17-latek dostał się do szkoły filmowej, co w owym czasie było ewenementem, i jako uczeń Janusza Morgensterna, uczeń pana Różewicza, bardzo szybko debiutował. Przed 30 rokiem życia debiutował filmem fabularnym. Film ten, Uciec jak najbliżej, wywołał ogromną dyskusję i od tego czasu Janusz Zaorski stał się autorem 17 filmów fabularnych, 4 krótkich nowel, seriali telewizyjnych, również oczywiście przedstawień teatralnych. Były seriale takie jak Punkt Widzenia, obsypana nagrodami po 7 latach spędzonych na półce Matka Królów. Było kierownictwo zespołu filmowego, zespołu Dom, była produkcja telewizyjna, był Janusz Zaorski również szefem dyskusyjnych klubów filmowych. Dwukrotny prezes Radiokomitetu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego i Waldemara Pawlaka, odwołany z tej funkcji ostatnio, kiedy do Radiokomitetu o zmienionej już formule, kiedy do telewizji spółki SA wkroczyli tak zwani młodzi gniewni, jak się ich dzisiaj nazywa, z prezesem Walędziakiem na czele. Dzisiejszy doradca prezydenta do spraw mediów nie ukrywa, że jest majętny, pracuje zresztą u pana prezydenta bez żadnego wynagrodzenia. Nie ukrywa też, że zna 5 języków. Już w roku 1968 przesłuchiwany jako kosmopolita powiedział: znam 5 języków, jestem winny, proszę o najwyższy wymiar kary. Panie prezesie, mam nadzieję, że spotkanie na żywo z widzami Nowej Telewizji Warszawy nie jest najwyższym wymiarem kary. W związku z tym pierwsze pytanie. W jakim stopniu pańskie domowe wykształcenie i rodzinne wzory ukształtowały pana i pozwoliły na tak szybką i błyskotliwą karierę? Jeśli można, tylko malutkie sprostowanie. Otóż, panie Tadeuszu, panie Andrzeju właściwie, ja nie zostałem odwołany z prezesa radia i telewizji, tylko moje stanowisko uległo wygaśnięciu, likwidacji. Ja zresztą nie ubiegałem się o pracę czy w zarządzie, czy w radzie nadzorczej. Postanowiłem, że te 2,5 roku to jest wystarczający okres, żeby doprowadzić firmę do przekształceń, i teraz już niech następcy się męczą. Wracając do tego pytania. To była szalenie ważna sprawa. Dom, ojciec, to, że mogłem uczestniczyć w premierach najnowszych filmów polskich, to, że w naszym domu, z uwagi na to, że brat Andrzej, a muszę przyznać, że studiował na bardzo dobrym roku namiodowej w szkole teatralnej, bo razem z nim był i Marian Opania, i Jan Englert, i Damian Damiński, i Jola Wołejko, Irena Karel, Barbara Sołtysik, a więc to są osoby, które znaczą coś w tym środowisku. Ja zresztą bardzo często chodziłem na Miodową i podpatrywałem starszego brata, jak on pracuje z aktorem. To jest w końcu w rzeczach kreacyjnych rzecz szalenie istotna i myślę, że bardzo mi to pomogło. A więc tradycja rodzinna, a też i ściąganie od starszego brata. 20 79 11, 20 57 53, możecie Państwo dzwonić do prezesa Zaorskiego. Ja jeszcze kontynuując ten wątek zapytam, jak pan uważa, czy człowiek powinien dorobić się wszystkiego sam, każdy powinien od nowa zaczynać karierę, czy właśnie dobrze jest być kimś w drugim pokoleniu? Czy jest pan zwolennikiem kariery, dorobkowiczostwa czy dziedziczenia? To jest bardzo trudna odpowiedź na to pytanie. Myślę, że mamy wystarczającą ilość przykładów jakby na jedną opcję i na drugą. Moje zdanie tutaj nie jest specjalnie oryginalne. Uważam, że po prostu w pewnym sensie nie sam człowiek decyduje. Często jest to wypadkową rozmaitych możliwości, również i kompromisów. A więc trzeba po prostu pielęgnować sobie pewną mobilność, skuteczność i aktywność i w sprzyjających okolicznościach starać się rozwijać w tym kierunku, w którym się ma po prostu zainteresowania. Wiele dzieli pańskie filmy, ale zdaje się je łączyć pewne skupienie na kobietach. Czy matriarchat jest ważny dla naszej historii?
Ja jestem bogaty, proszę Państwa, mam dwie córki. To jest największa moja zdobycz. Brat ma trzy, więc tu też jest lepszy. To coś tłumaczy. Tak, natomiast mówiąc już zupełnie poważnie, sądzę, że ta tematyka nie była specjalnie poruszana. Zawsze ten bohater czasami, jak żeśmy sami się śmieli, snuj, bo snuł się po ekranie, był jakby alter ego, portparol reżysera. Mnie się wydaje, że... A nie reżyserki. Dlatego wydawało mi się pociągające, zwłaszcza, że chociażby Lucja Król, która jest główną bohaterką Matki Królów, świetnie zresztą zagrana przez Magdę Teresę Wójcik, to była rola. Myślę, że większość filmów, które ja robiłem, polegały na tym, że było to o fasadzie, ale i o tyłach. O tym języku oficjalnym, ale też i o tym języku domowym, a więc o domu, a więc i o kobiecie, ale też i o biurze, o pracy, o zawodzie. 20 79 11, 20 57 53. Możecie Państwo do nas dzwonić. Nasza rozmowa nadawana jest na żywo. A ja zapytam, kiedy był Pan jeszcze w Radiokomitecie, deklarował Pan chęć powrotu jak najszybszego do filmu. Mówił Pan, że nie zrobił swojego ostatniego filmu. Z kim w takim razie rozmawiam? Z artystą, który rzucił pióro, czy kamerę, czy z urzędnikiem belwederskim? Z jednym i z drugim, aczkolwiek warto pamiętać, że artystą się jest, a prezesem się bywa. To zresztą jest szlagwort piosenki, która otwiera serial, który w tej chwili przygotowuję. Mam nadzieję, że również widzowie NTW będą się mogli z nim spotkać. Oczywiście w tych mediach pracuję od 25 lat. W tym roku właśnie mija 25 lat od chwili, kiedy skończyłem szkołę filmową, telewizyjną i teatralną. Pracując w tym zawodzie, tak jak Pan był łaskaw zauważyć, na rozmaitych stanowiskach, na pewno mam szereg rozmaitych doświadczeń. Stąd poproszony przez Pana Prezydenta wyraziłem zgodę. Nie chcąc jednak, aby ta praca była formalizowana, pracuję społecznie, nie biorąc wynagrodzenia, tak aby móc uprawiać swój zawód. Przed chwileczką był telefon w tej sprawie, więc wyjaśniamy po raz wtóry. Za wykonywane funkcje Pan Prezes wynagrodzenia nie bierze. Panie Prezesie, a jak artysta czuje się w Belwederze? Czy ma Pan może ochotę o tej swojej przygodzie nakręcić film? Oczywiście widzów na pewno interesuje wszystko od kuchni, prawda? Ale zaręczam Państwa, że ta kuchnia często jest szalenie nieciekawa. To jest mozuł, to jest żmudna statystyka, to jest obliczanie oglądalności i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tutaj niczego sensacyjnego. To często dziennikarze ubarwiają, dokładając do jakichś faktów, które no, znamy doskonale tę dykteryjkę, że jeśli pies pogryzł człowieka, to nic nie jest. Natomiast jeśli człowiek pogryzł psa, to jest fantastyczna sprawa. Otóż za bardzo wydaje mi się, nie tylko to tyczy samej Kancelarii Prezydenta czy Urzędu Prezydenta, to samo tyczy Sejmu, to samo tyczy powiedzmy Urzędu Rady Ministrów. Szukanie jakichś rzeczy niespodziewanych. Czegoś, co tam w zasadzie nie ma, to jest praca jak każda inna, tyle, że może bardziej odpowiedzialna, ale nie sądzę, że to była tak sensacyjna. Siłą Lecha Wałęsy byli jego doradcy. W tej chwili tych doradców nie ma tak wiele, pan pełni funkcję doradcy. Jak się pan czuje postawiony w miejscu, które do niedawna zajmowała cała niemalże elita intelektualna narodu, skupiona w tak zwanym Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie, i jakie z tej trudnej pozycji wyciąga Pan konsekwencje w swojej codziennej pracy? Ja bym polemizował z Panem, to znaczy może samych doradców jest niewielu, natomiast jest mnóstwo rad przy prezydencie. Są to rady wieloosobowe, które działają, nawet ostatnia polityka, taki sumaryczny ogląd tego pokazała, a ile to w ciągu ostatniego roku było spotkań i tak dalej, i tak dalej. Istnieje również Rada do Spraw Mediów, do Spraw Kultury, a więc te ciała, z którymi ja mam również kontakt i w których pracach uczestniczę. Natomiast to jest jakby od czasu do czasu. Tamte ciała są od wielkiego dzwonu, kiedy coś się dzieje, kiedy, nie daj Boże, trzeba bić w dzwon Zygmunta. Ja jestem od tej żmudnej, codziennej pracy. Ja swoją rolę czuję właśnie jako tego, który by nie czekał na wezwanie pana prezydenta, tylko jego informował o tym, co się w szeroko pojętych mediach dzieje. I tu do tej kuchni chciałem zajrzeć jednak. Jak to się odbywa? Jak często doradca do spraw mediów prezydenta widuje pana prezydenta? Czy jest wzywany i są ustawiane konkretne pytania? Czy też przybywa i wypowiada się na temat, prezydent słucha i coś z tym robi lub nie? Zawsze mam kontakt telefoniczny, kiedy trzeba, kiedy jakaś sprawa. Z samym sprawa, panem prezydentem, tak, czy z jego tak, z doradcami? Samym panem prezydentem. Widujemy się też, no najlepszy dowód jutro
z okazji premiery śląskiej filmu Kuca Śmierć jak kromka chleba będziemy w Katowicach. Sądzę, że to będzie wydarzenie. A z kolei od czasu do czasu w formie pisemnej staram się zwrócić uwagę, ponieważ na tym rynku medialnym dzieje się tak wiele, no przecież cały sektor prywatny nadawców radiowych i telewizyjnych powstaje. W związku z tym myślę, że w tej chwili mam dość dużo pracy i staram się to, co mógłbym doradzić na ten temat, przekazywać jak najszybciej. Jak należy rozumieć ataki, czy też pewne sformułowania pana prezydenta pod adresem Krajowej Rady? Czy telewizja powinna być rządowa lub prezydencka, czy też może być wolna od jakiejkolwiek władzy? Chciałoby się, żeby właśnie było tak, jak pan powiedział w ostatnim zdaniu. Problem polega na tym, że ten rynek telewizji prywatnych jeszcze nie jest rozwinięty, a więc w dalszym ciągu, czy nam się to podoba, czy nie, w pewnym sensie monopolistą jest telewizja publiczna. Stąd tak ważnym jest, co w programach, zwłaszcza informacyjnych czy publicystycznych, będzie tam przekazane. I ja rozumiem sugestie, które idą w kierunku, aby, jeśli jest coś ważnego, to trzeba by po prostu użyć telewizji publicznej do kontaktowania się ze społeczeństwem. Ta słynna afera tycząca komunikatu rządowego od telefonu pana Pawlaka do szefa Time. O tym świadczy, że pewnego rodzaju wzorce jeszcze się nie wypracowały. Było same zamieszanie również w telewizji. Ktoś chciał, aby pan premier sam osobiście wystąpił. Ktoś chciał, żeby odczytano w całości ten dokument. Ktoś, że jednak po pewnych zabiegach, po skrótach. Jednym słowem, wydaje mi się, że a jak to powinno być? Czy prezydent ma prawo, premier w tym momencie ma prawo zadzwonić i zażądać nieograniczonej liczby czasu antenowego telewizji publicznej? Nie, no ja myślę, że nikt nie chciałby nieograniczonego czasu. To nie jest Fidel Castro, pan który po 6-8 godzin po gada. 6 godzin, prawda? Tak, no ale na szczęście mamy to za sobą, mam nadzieję, na trwałe. Więc tu chodziło najwyżej kilka minut. Ja uważam, że sytuacja była tak groźna, był strajk ogólnopolski i być może to był nie ten język, jak mówi niektórzy dziennikarze, ale sytuacja w moim przekonaniu wymagała, aby można było się skontaktować poprzez media ze społeczeństwem. I w moim przekonaniu premier miał rację, upierając się, że w takim momencie głos rządu jest ważny. Proszę nam powiedzieć, czy pan prezydent jest w konflikcie z rządzącym obozem, w konflikcie z lewicą i z tak zwanymi postkomunistami, czy też przeciwnie, razem z lewicą i razem z postkomunistami stara się odzyskać wpływ władzy nad telewizją? Nie, ja myślę, że to jest opacznie rozumiane, a przecież nie kto inny jak Lech Wałęsa przyczynił się do upadku komunizmu w tej części Europy, już mówiąc szerzej, a nie tylko w naszym kraju. I to jest jego historyczne dokonanie i przecież każdy sobie z tego zdaje sprawę. Natomiast oczywiście często wynika tak, że z zupełnie innych powodów nagle pewne stanowiska są zbieżne. I tutaj być może coś takiego nastąpiło. Ja byłem na tej sejmowej komisji do spraw kultury i środków przekazu, gdzie bardzo zaatakowano Krajową Radę za sprawozdanie, wytykając szereg błędów, takich jak na przykład doprowadzenie do monopolistycznego, mówię o Polsacie, do dominującej roli w eterze, to jest jakby jedno i to łamie ustawę o radiofonii i telewizji, czy drugi zarzut, że telewizja publiczna nie dostała częstotliwości regionalnych, tylko mniejsze, lokalne, co również w ustawie było zagwarantowane, jak i no, mówiąc o pewnych błędach politycznych, bo być może znacznie lepszym wyjściem byłyby 3-4 telewizje, które 40-45% kraju by miały, a nie ta jedna monopolistyczna polsatowska. Jak pan sobie wyobraża idealnego właściciela stacji komercyjnej? Czy to ma być władza lokalna, biznesmen krajowy, czy jakiś zachodni kapitał? No najlepiej, gdyby to była piękna kobieta, oczywiście, ale mówiąc już poważnie, nie ma reguł. To jest, pani, proste pytanie, ale skomplikowana odpowiedź. Te całe lata poprzedniego reżimu, kiedy żeśmy żyli, kiedy chciano nas właśnie traktować jako załoga, jako tłum, myślę, że mamy szalone zapotrzebowanie na jakiś rys indywidualny w każdym z nas. W związku z tym dojście do rozmaitych zawodów może się naprawdę różnie odbywać. Dawniej to było tak, że papierek był ważniejszy niż człowiek. Po prostu myśmy kolekcjonowali te papierki, różne legitymacje, indeksy, bo tylko to upoważniało do czegoś. Sam człowiek się jakby mniej liczył. Myślę, że wreszcie jest ta okazja, żeby ludzie zdolni mogli bez przeszkód
również i w tych zawodach pracować. 2079 11, 2057 53. Przypominam o możliwości telefonowania. Ktoś się dodzwonił, przed chwileczką połączenie zostało przerwane. Czekamy. Panie prezesie, powiada pan gdzieś, cytuję, łatwo można zrobić intratną telewizję prywatną, seriale amerykańskie i reklamy. Ludzie by to oglądali, ale czy to by była telewizja polska? Panie prezesie, nos dla tabakiery, czy tabakiera dla nosa? Czy nie jest najbardziej polską taka telewizja, na którą Polacy mają ochotę? Oczywiście, że tak. Ja myślę, że ciągle za mało my myślimy o telewidzu. To jest ten główny decydent w wypadku telewizji publicznej. On w sumie płaci jakby rodzaj podatku, no bo abonament jest rodzajem podatku. I za to powinien się spotkać z programem, na który czeka w porze dla niego dogodnej. To jest taka łatwa recepta, prawda? Tylko co to znaczy program dogodny? Co to jest ta pora? Eter ma swoją pojemność, doba ma 24 godziny i tutaj dochodzimy do pewnych konfliktowych sytuacji. Ja tylko obawiałem się, żeby nie doszło znowu do tego, że te nowo powstające stacje będą właściwie praktycznie trudno odróżniane. Bo wiemy, o co chodzi. Jeśli idzie o zysk, no to jest jasna sprawa. Najbardziej ludzie chcą oglądać seriali, potem filmów, potem teleturniejów, rozrywki. A więc tego rodzaju telewizja no właściwie różniłaby się od innej tylko zawartością filmów, bo przypuszczam, że gatunki byłyby też podobne. Filmy kryminalne, komedie, to w większości jest pokazywane. Otóż to. I tutaj jest zadanie Krajowej Rady, żeby w tych pakietach, które przychodzą, w tych prośbach o koncesję, o przyznanie koncesji, aby wybrać coś zróżnicowanego. Słyszałem, czy Krajowa Rada to ma być, jak żartował swojego czasu Fedorowicz, coś takiego, co będzie nam jednak kształtować? Fedorowicz wtedy mówił, byliśmy zgodni. To był rok 81. Ja sobie nie życzę, żeby mnie ktokolwiek, cokolwiek kształtował. Czy pan sobie tego życzy? I ma rację. Nie, tylko właśnie chodzi o te modne słowo pluralizm, aby zagwarantować naprawdę spektrum, nie zupkę Eintopf, którą wszyscy musimy jadać, tylko całą gamę przystawek, zup, drugich dań, deserów i tak dalej. Ja tak rozumiem pomoc Krajowej Rady właśnie w stosunku do nas, telewidzów, bo i pan i ja jesteśmy w końcu telewidzami i też chcielibyśmy tym włącznikiem móc oglądać rozmaite sprawy. 2079 11, 2057 53. Ktoś się dodzwonił. Witamy, słuchamy. Prosimy. Halo? Halo. Dzień dobry. Słyszymy panią. Dzień dobry. Ja chciałam zapytać pana Zaorskiego. Kiedyś wypowiedział się w sprawie publicystyki i programów informacyjnych w takiej formie, że takie społeczeństwo to się tym nie interesuje. Czy w okresie przemian naprawdę nie jest to dla nas takie ważne, przynajmniej telewizja publiczna nie powinna z ludźmi rozmawiać, przecież coś mamy zaległego. A poza tym ja pamiętam okres poprzedni, chcę powiedzieć, że obecnie programy publicystyczne, informacyjne są nas no o niebo lepsze. Przecież kiedyś w ogóle nie było. Nie dopuszczono. Proszę sformułować pytanie. No, czy to, co pan Zaorski powiedział kiedyś, czy naprawdę, to było przy wyborczych nawet, że tam trochę tego czasu, bo właściwie ludzie się tym nie interesują. Czy to prawda? Czy podtrzymuje swoje zdanie, tak? Dziękujemy. Tak? Halo? Ja się opierałem oczywiście na badaniach Ośrodka Badań Opinii Społecznej, gdzie czarno na białym wynikało, że to, co w sensie tematyki wyborczej, co proponuje telewizja Naworonicza, wtedy państwowa, dziś publiczna, że to dla 84% naszego społeczeństwa było wystarczające. Widać, pani reprezentuje te 16% i bardzo proszę, lubi pani programy informacyjne, publicystyczne. Cieszę się, że widać poprawę, nad tym żeśmy też pracowali przecież od wielu lat. Ale proszę też i zrozumieć innych, że inni też chcą nie tylko informacji, nie tylko publicystyki, oczekują również rozrywki. Mówmy konkretnie, ustawa wymaga od takiej stacji, w jakiej siedzimy, komercyjnej 30% tak zwanego produktu krajowego. Nie ma co ukrywać, na nasz widok tu obecnych gadających głów oglądalność spada. Czy taki wymóg uważa pan za uzasadniony? Myślę, że to jest to, wracamy do fragmentu naszej rozmowy sprzed kilku minut.
czymś to się musi różnić od telewizji z innego kraju. No chociażby tym, że te 30% to jest produkt polski, rodzimy, krajowy, prawda? Ja nie sądzę, żeby to było wygórowane. Proszę pamiętać, że telewizja publiczna jest zobowiązana 60% pokazywać towarów, znaczy towarów, tak to brzydko się nazywa, produkt, towar, chodzi oczywiście o programy, właśnie produkcji polskiej. A więc tu ja, i tak jakby jest większa no to możliwość w telewizjach produkcję prywatnych. Polską wziąć, bo to jest podstawowe pytanie. Oczywiście otóż chcemy to. Być znakomici, ale trzeba czy rozwijać cały tego rynek producentów niezależnych. Ja chcę tylko Państwu przypomnieć, że właściwie praktycznie producentów niezależnych nie było od kilku lat, kiedy wiedząc już, że 10% audycji powinno być realizowane przez producentów niezależnych od nadawcy, czyli wy i tak będziecie zobowiązani do tego, żeby 10% waszych produktów, które dajecie na wizję, to były robione przez ludzi z zewnątrz. W związku z tym w obecnej chwili ponad 1000 producentów niezależnych jest związanych z Woronicza. 2079 11, 2057 53. Witamy kolejnego rozmówcę. Halo? Prosimy. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam pytanie do pana Zaorskiego na temat tantiem, czy też nagród, czy w ogóle pieniędzy, które wypłacił swojej żonie jako prezes firmy Telewizja Polska. I jako po prostu... Jak to po prostu było? Firmie... Tak. Krótko i konkretnie. Żadnych tantiem ani pieniędzy żona nie otrzymywała, tym bardziej ode mnie. To jest jak zwykle pewne pomówienie w związku z nasilającą się walką o telewizję pod koniec ubiegłego roku. Tego rodzaju plotki niestety niektóre pisma przedrukowały. Chcę przypomnieć, że dzięki polskiemu ZOO pasma reklamowe przed tą audycją i po tej audycji pozwalają na zarobienie kilku miliardów złotych, co wielokrotnie przewyższa koszt tego programu. Jednak a więc jest to dobry biznes dla konkretne telewizji. Konkretne ludzi bardzo dotyczą. Ja bym chciał wrócić do konkretów. W którymś z pańskich wywiadów prezesa Radiokomitetu podówczas przeczytałem: ja mogę kogoś zniszczyć totalnie, do końca jego życia zawodowego. Nie robię tego, jestem wyrozumiały. Panie prezesie, czy wierzy pan w siłę indoktrynacyjną telewizji, czy też przeciwnie, racje upowszechniane w mediach natykają na tak zwany bumerangowy efekt odrzucenia? To jest bardzo skomplikowane. Jednorazowo to może spełnić zwłaszcza destruktywną rolę. Jeśli kogoś pewną anatemą obrzucimy, jeśli powiemy, że on jest taki, owaki, to potem być może życia nie starczy na odkręcanie tego, bo w czasie najlepszej oglądalności 20 milionów widzów się dowie, że ktoś jest złodziej na przykład, prawda? I potem rozmaitego rodzaju sprostowania nie pozwolą, żeby się z tego wydobyć. Natomiast często politycy, wydaje mi się, popełniają błąd, iż za często pojawiają się w tym okienku. Myślę, że nasze społeczeństwo ma jakby atawistyczną niechęć do indoktrynacji, do tego, że tyle lat nas pouczano, co jest dobre, co jest złe, kogo pobudzić, kogo stłumić, że w tej chwili jakby jest coś takiego atawistycznego, że nie, co ten facet mnie poucza u mnie w domu, ja sobie siedzę w kapciach, w rozpiętej koszuli i nagle jakiś facet mi mówi, co jest dobre, co jest złe. A więc nie można przefajnować i nie można za często się w szklanym okienku pokazywać. Co pan odbiera jako najbardziej historyczny temat naszych czasów czy naszego pokolenia? Ta historia jest bardzo żywa, gorąca. Tak. Przypuszczam, że jednak mimo wszystko dla mnie, aczkolwiek jestem z tak zwanego pokolenia marcowego, jednak te 15 miesięcy Solidarności, wprowadzenie stanu wojennego i to czekanie na demokrację, na wolność, które wreszcie nadeszło u schyłku lat 80. A może to, co się dzieje w tej chwili, również w tym, co nazywa się ładem informacyjnym. Panie prezesie, Adam Michnik w telewizji publicznej w jednym z programów powiedział: wszelka krytyka Krajowej Rady jest dopuszczalna, wszelki atak na nią jednoznaczny z zamachem na wolność mediów. Czy podziela pan ten pogląd? Nie podzielam tego poglądu. Oczywiście możemy się spierać, co to znaczy atak, prawda, a co to znaczy krytyka. To są bardzo subtelne różnice, tak jak często ludzie mylą, nie wiem, szowinizm z nacjonalizmem i tak dalej, prawda. Ale ja uważam, że nie ma świętych krów i jeśli można coś wytknąć, to wtedy każdy urząd jest zobowiązany do wysłuchania i do odpowiedzi na taki czy inny zarzut bądź pochwałę. Czy obawia się pan Sejmu Lewicy, czy nie istnieje niebezpieczeństwo, że na przykład zechce on ograniczyć wolność mediów, na przykład przez jakąś neoustawę o cenzurze czy kontroli? Teoretycznie istnieje taka możliwość. Przecież ten parlament może nowelizować na przykład ustawę o radiofonii i telewizji, gdzie mogą być rozmaitego rodzaju nowe
paragrafy, które taką czy inną rolę wyznaczą Sejmowi na przykład, premierowi i tak dalej. Ta ustawa być może nie jest dopracowana, ponieważ sam przez kilka lat uczestniczyłem i na różnych posiedzeniach sejmowych, senackich i tak dalej, ale to jest bardzo ważny dokument, dokument, który gwarantuje wolność. I nie sądzę, żeby to było fortunne, żeby zwłaszcza teraz starano się do niego coś dopisywać. I czy pan prezydent poparłby tego typu inicjatywy, czy byłby im zdecydowanie przeciwny, dopóki pan jest jego doradcą? Myślę, że byłby zdecydowanie przeciwny. Dziękuję za odpowiedź. Kolejny telewizor się dodzwonił. Proszę. Prosimy. Halo? Halo, dzień dobry. Mam pytanie do pana prezesa Zaorskiego, jako prezesa telewizji, nie jako reżysera w tej chwili. Ja jestem operatorem i pracuję tak dorywczo w różnych właśnie takich spółkach dla telewizji jako operator. No i chciałem się zapytać, jakie zasady w ogóle obowiązywały za czasów pana prezesa i ewentualnie może wie, jakie dawniej były, przyjęcie właśnie do pracy w telewizji, bo mi się wydaje, że to jest taki gąszcz i tak niemożliwe w ogóle, żeby człowiek, nie wiem, jakim byłby pan artystą, to no nie dostanie się bez znajomości. No. Tak. No nie wiem, na ile pański jednostkowy przykład jest symptomatyczny. Oczywiście to trzeba rozumieć, że ci, którzy chcą, chcą po prostu przede wszystkim pracy dla siebie. Jeśli ktoś już jest na tak zwanym etacie, w związku z tym on też znajduje i zatrudnienie jako w pierwszym rzędzie. Natomiast to, co mówiłem przed chwileczką, pojawił się jakby nowy rynek pracy. Przez fakt, że telewizja zamawia w poważnych firmach, typu wytwórnia filmów dokumentalnych, typu zespoły, studia filmowe, ale też i u prywatnych producentów. Otóż ten prywatny producent może przecież wynegocjować dobór ekipy reżysera, operatora właśnie, tak jak pan tutaj telefonował. A więc myślę, że stworzyło się znacznie więcej i te możliwości jeszcze bardziej rosną. Czyli może po tym pierwszym farstarcie nie będzie tak źle z naszym kolegą po kamerze, że tak powiem. Panie prezesie, w roku 1981 o granicach kompromisu nakręcił pan film, który nazywał się Dziecinne pytania. Minęło 12 lat, może trochę więcej. Jakie dorosłe pytania przychodzą panu do głowy z tego miejsca, w którym pan obecnie zasiada w roku 1993? Z pytaniami jest łatwo, gorzej z odpowiedziami. Ja myślę, że te dziecinne, tytuł był świadomie ironiczny, te proste, podstawowe pytania, poczynając od tego najważniejszego, jak żyć. To jest po prostu olbrzymi obszar filozoficzny. Myślę, że każdy chce jakoś godnie przeżyć własne życie i staram się po prostu na miarę swoich możliwości, czy jako ten realizator, czy jako doradca, pokazywać pewne możliwości rozwojowe. Wszystko jest w ruchu, przecież jest fin de siècle, koniec wieku, wieku niesamowitego, człowiek poleciał w kosmos. No, zdarzyły się rzeczy po prostu nieprawdopodobne, my jesteśmy świadkami żywej historii. A w związku z tym trzeba się nie zagubić w tym chaosie, bo tyle rzeczy się dzieje, ta cywilizacja atakuje nas. Za chwilę będą też rozmaite możliwości, kilkanaście stacji telewizyjnych, co wybrać, co jest ciekawego, prawda? To wydaje mi się rzeczą szalenie istotną, żeby spróbować ludziom pomóc. No to na końcu ostatnie konkretne pytanie. Panie prezesie, kiedy rok temu, 21 maja roku 1993, spotkałem się z pierwszym gościem, a teraz konkretnie, wydawało się, że nie przeprowadzę więcej niż 3 lub 4 rozmowy, bo pod koniec czerwca telewizje komercyjne miały przestać istnieć. Z woli pana prezydenta, dzięki jego wstawiennictwu, tak można powiedzieć, tak się nie stało. Jest pan moim gościem 50. To jubileuszowy program, który kończymy. Mam pytanie w imieniu swoim, w imieniu tych, którzy nas oglądają. Czy ta stacja ma pańskim zdaniem szansę nadać jeszcze 50 programów, funkcjonować przez 50 tygodni? Oj, bardzo trudne pytanie, bo to jakby nie ja jestem adresatem. Wszystkie możliwości ma 9-osobowa Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, bo ona będzie ewentualną zgodę udzielała. Jedno jest pewne, niestety eter ma pewne wyznaczniki, pewną pojemność, a w związku z tym, jeśli się komuś da, to ktoś nie dostanie. Ale sądzę, że już niedługo poprzez system satelitarny te możliwości będą nieograniczone. A więc rozwój cywilizacji na pewno nam dopomoże do tego, abyśmy również i ze stacją, w której teraz mam przyjemność z Państwem rozmawiać, abyśmy się z nią również spotkali. My nie tracimy nadziei. Dziękujemy panu prezesowi za pobyt Dziękuję w studio, bardzo. Państwu za telefony i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Naszym gościem będzie przewodniczący Solidarności Marian Krzaklewski. A więc, a teraz konkretnie w sobotę, jak zwykle o godzinie 15:15.